Konferencje przygotowywane przez MCZ z dziedziny gastroenterologii to cykliczne wydarzenia, których głównymi odbiorcami mają być lekarze z terenu Zagłębia Miedziowego. W tym roku MCZ zaprosił najlepszych specjalistów z całej Polski, którzy dzielili się wiedzą na temat nowoczesnych metod z zakresu diagnostyki i leczenia chorób gastroenterologicznych i nowotworowych. To, o czym ja dzisiaj mówiłam, to było autoimmunologiczne zapalenie trzustki, rzadka choroba, często źle rozpoznawana, więc na pewno należy przyłożyć starań, żebyśmy tym pacjentom mogli pomóc, a jednocześnie choroba, która w przeciwieństwie do wielu innych chorób trzustki może być dobrze leczona, pod warunkiem, że jest rozpoznana. W konferencji wzięło udział prawie 100 osób. Wydarzenie wspierały też Dolnośląski, Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dla nas, gastroenterologów, są to bardzo ważne zagadnienia. Zresztą ta tematyka tegoroczna to jest taka tematyka bardzo trudna, co tu wielokrotnie było podkreślane. Dotyczy chorób wątroby i trzustki. To są bardzo trudno rozpoznawalne choroby i ciężcy pacjenci, ciężcy do leczenia. Naszymi słuchaczami są osoby z całego Dolnego Śląska, gastroenterolodzy i nie tylko, bo jest to dedykowane również do lekarzy rodzinnych, lekarzy, którzy bezpośrednio zajmują się pacjentami. Wykładowcy, którzy dzielili się wiedzą, przybyli na konferencję z Warszawy, Lublina, Łodzi, Katowic i Wrocławia. Takie spotkanie to nie tylko wymiana informacji medycznych i doświadczeń. Nie tylko ważne są wiadomości, które tu zdobywamy, ale również kontakty. Wiemy, jak dzisiaj było poruszone na kilku wykładach, żeby wiedzieć, gdzie są ośrodki referencyjne, w którym momencie prosić o pomoc. Również i to zostało tu wytłumaczone. Nasze kontakty z klinikami, głównie wrocławskimi, ale również Warszawa, Katowice są dosyć ważne. Przesyłamy tam pacjentów tych szczególnych, wybranych i trudnych, nazwijmy to trudnych. Obok konferencji z zakresu gastroenterologii, Miedziowe Centrum Zdrowia organizuje też spotkania z dziedzin kardiologii czy diabetologii.